Jakiś czas temu na Instagramie powiedziałam, że opowiem o moich wątpliwościach co do beatyfikacji Heleny Kmieć. I dzisiaj postanowiłam to zrobić. Kiedy usłyszałam o tym procesie beatyfikacyjnym, to zrodziło się we mnie wiele wątpliwości, ale muszę się Wam przyznać, że pierwsza jednak była przekora. Pomyślałam sobie, a gdyby teraz wyszło, że ona miała przedślubne doświadczenia seksualne, albo że była osobą nieheteronormatywną, to co wtedy? Podaję te dwa przykłady, bo myślę, że Kościół jednak jest wkręcony w takie tematy, a jednocześnie myślę sobie, kurczę, ona była młodą kobietą, więc czemu nie? Czemu tyle młodych osób boryka się z takimi kwestiami? Może ona też. I co wtedy? Cała interpretacja świętości pada w gruzach. Czemu w ogóle o tym mówię? Może jeszcze wcześniej. To jest świeża sprawa. I naprawdę bardzo bym nie chciała urazić ani bliskich Heleny, ani w ogóle kogokolwiek, kto ją znał. Myślę, że ona była ciekawą, młodą kobietą. Nie znam jej. Jakby jedyne, co o niej wiem, to po prostu czytam w mediach, tak jak pewnie większość z nas. No ale okej, była młodą, ciekawą, pełną życia, w ogóle z fantastycznymi pasjami kobietą, ale czemu robić z nią świętą? W sensie, czemu ją beatyfikować? I słuchajcie, to jest naprawdę pytanie otwarte, bo ja tego nie kumam. Nie rozumiem, autentycznie ja tego nie rozumiem, więc jeżeli ktoś chce napisać, czemu ma na to pytanie odpowiedź, to bardzo proszę pisać o tym w komentarzach. Ja nie wiem. I serio, nie chodzi mi o tą konkretną kobietę, o tą Helenkę, Helenę, whatever. Jakby jej postać jest w jakiś sposób w tym momencie przyczyną tej refleksji? Chyba tak to najlepiej mogę ująć. A refleksja ma konkretne pytanie, czyli czym tak naprawdę jest świętość i czym jest świętość w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego. Bo przyznaję się, że kiedy czytam kolejne artykuły, teksty o tej osobie, to naprawdę nie rozumiem tej potrzeby gloryfikowania postaci. I zastanawiam się, czy jeśli do beatyfikacji dojdzie, to beatyfikowana będzie Helena Kmieć, czy czyjeś wyobrażenie o tej osobie? Czy gdyby ona nie miała w swojej rodzinie biskupa, to w ogóle byśmy się dowiedzieli, że taka osoba istniała? Istnieje. Ja jednak wierzę, że istnieje. Czy gdyby zmarła, gdyby została zamordowana na przykład w Polsce, w posłudze, pełniąc podobny wolontariat jak tam, to czy też byśmy o niej usłyszeli? Zadaję te pytania nie po to, żeby kogokolwiek podważać, tylko wydaje mi się, że dla takiego, powiem to, marketingowego storytellingu zaistniało tu bardzo dużo ciekawych rzeczy i to jest po prostu historia, którą się dobrze opowiada. Może się mylę. Naprawdę można pisać w komentarzach. I to od czego zaczęłam? Z tego, co o niej czytam, to czytam, że była młodą, ciekawą, naprawdę ciekawą kobietą z ciekawymi pasjami życiowymi i tak dalej. I zupełnie szczerze, naprawdę mam nadzieję, że borykała się z problemami, z którymi boryka się wielu młodych ludzi dzisiaj. I chciałabym, żeby coś z tego ujrzało światło dzienne. Nie po to, żeby ją w jakikolwiek sposób zdyskredytować, ale dlatego, żeby zobaczyć, że świętość w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego również wbrew pozorom, to jest normalne, zwykłe życie codzienne, że to nie jest tak, że trzeba w jakiś sposób na to zasłużyć, być wyjątkowym, mieć wyjątkowe talenty czy cokolwiek innego. Więc jeżeli moim zdaniem cokolwiek sensownego miałoby wyjść z tej beatyfikacji, to właśnie to. Chciałabym, żeby to pokazywało, że nie trzeba mieć żadnych talentów, zasobów, być super osobą, że do świętości potrzeba być po prostu sobą.